Cześć, witam Cię w pierwszym zadaniu z liczb rzeczywistych i naszym zadaniem jest obliczyć wartość wyrażenia w, gdzie w równa się i tu mamy takie duże, skomplikowane wyrażenie. Dlaczego postanowiłem nagrać ten dział? No z prostej przyczyny, jest wiele osób, które jeszcze nie pamięta albo nie do końca umie, albo nie wiem, nie ogarnia trochę tych ułamków różnego rodzaju, bo jak widzisz, w pierwszym zadaniu mamy dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie i tak dalej, różnego rodzaju ułamków. Dlatego postanowiłem się to trochę przypomnieć każdej osobie. W trakcie robienia tego zadania będę robił dość dużo skrótów, tak? Z racji tego, że no zajęłoby to bardzo dużo miejsca, gdybym chciał linijkę pod linijką wszystko dokładnie tłumaczyć. Ale oczywiście podczas rozwiązywania tego zadania wszystko dobrze wytłumaczę. Niemniej jednak, gdyby się okazało, że faktycznie są jakieś pytania, komentarze, wiadoma sprawa, tak jak zawsze. Dobra. A więc zaczynamy. Mamy ten kosmiczne nasze wyrażenie. I co na początku robimy? No tu mamy dzielenie, więc oczywiście ułamek musimy zamienić na ułamek niewłaściwy, czyli 5 razy 4 plus 1 to jest 21 czwartych. Dzielenie zamieniamy na mnożenie, bo wiadomo, mnożenie czy też dzielenie jest odwrotnością jedno drugiego, dlatego zamieniamy na mnożenie i odwracamy 14. Tu jest 14 pierwszych, więc będzie 1 czternasta. Plus 7,1 druga to jest 7 razy 2 plus 1 to jest oczywiście 15 drugich, no i razy 4. Co mamy w mianowniku? W mianowniku również mieliśmy dzielenie, więc sobie odwróciłem ułamek na 50 dwudziestych pierwszych i 36 oczywiście z pierwszych, więc mogę to spokojnie wrzucić do licznika. Minus, a tutaj oczywiście zrobiłem 75 razy 14 plus 3 i wyszło 1053 czternastych. Podzielić przez 3. Ok. Kolejną rzeczą, jaką zrobimy. Przy mnożeniu w tym wyrażeniu oczywiście możemy sobie skracać, więc 21 przez 7 to jest 3, a 14 przez 7 to jest 2, więc mamy 3 razy 1 to jest 3, 4 razy 2 to jest 8. Plus no, 15 drugich razy 4, czyli mamy 15 razy 4 to jest 60 drugich. Ok, teraz skąd to się wzięło? No jak widzisz, tu jest siódemka, tu jest 21, więc żeśmy coś skracali, a dokładnie skróciliśmy 36 i 21 przez 3. 36 przez 3 to jest 12 razy 50 to jest 600, a 21 przez 3 to jest 7. Minus, no to żeśmy przepisali, podzielić przez 3. Lecimy dalej. Oczywiście ułamki dodaje się tak, że się sprowadza do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem jest tu ósemka dla ósemki i dwójki. Więc 3 ósme przepisujemy, plus mianownik rozszerzyliśmy o 4, bo 2 razy 4 to jest 8, więc 60 razy 4 to jest oczywiście 240. Przez. No i tu oczywiście wspólny mianownik dla siódemki i czternastki to jest 14, więc to razy 2 wyszło 1207 minus 1053 czternastych. No, 1214 minus 1053 czternastych podzielić przez 3. Ok, lecimy dalej. No tutaj dodajemy normalnie, więc jest 243 ósme, a tutaj mamy licznik minus licznik, więc będziemy mieli 147, bo 147 plus 1053 to jest 1200 czternastych i znowu trójkę zamieniam, mnożenie, dzielenie zamieniam na mnożenie, trójki się robi 1 trzecia i otrzymujemy ostatecznie 243 ósme przez 147 się skraca przez 3 z trójką i to wychodzi 49 czternastych. Tu jest główna kreska ułamkowa, więc będzie w liczniku 243 ósmych sobie przepisałem. Ta kreska ułamkowa, czyli to jest dzielenie, zamieniam na mnożenie, więc ułamek z licznika odwracamy, jest 14 dziewiątych. I teraz mamy tak, ósemkę jak skrócę z czternastką, to będę miał tutaj 2, tutaj 4, tutaj 7. 7 skrócę 49, więc tu zostaje 7, więc mamy 4 razy 7 jest 28, a tu zostaje 1 razy 400, 243, więc 243 28. I jak wyciągniemy całości, to będzie 8,19 28. I mamy odpowiedź, wartość wyrażenia w równa się 8,19 28. I to tyle, tak? Więc proste, standardowe po kolei zadania robione, przekształcenia. Jeżeli masz oczywiście pytania, to jak mówię, śmiało w komentarzach, bo może być to troszkę zawiłe. A póki co, dzięki wielkie i zapraszam Cię do kolejnych zadań. Cześć!